Cześć, nazywamy się Powsigirki. Naszą pasją są podróże motocyklowe i każdego roku wyruszamy w kilka krótszych i dłuższych wypraw motocyklowych. Tym razem wsiedliśmy na nasze turystyczne jednoślady i wyruszyliśmy w kierunku Rumunii na ponad dwutygodniową przygodę po tym pięknym kraju. Rozpoczęliśmy od rejonu Marmarosz, w którym odwiedziliśmy Satu Mare, wyjątkowy cmentarz w Sapancie oraz rewelacyjne gospodarstwo agroturystyczne. Teraz jesteśmy w Bukowinie, która nas urzekła swoją naturalnością. Mamy za sobą kilka widowiskowych przełęczy i jeszcze dużo atrakcji przed nami. Lady sobie smacznie śpi. Jadę po chleb, coś na obkład, jak to się mówi w Poznaniu. I może mleczko do kawy. Już nam się powoli pokończyło. A tutaj cisza, spokój. Wczoraj było 5 aut, zostały 3, więc już część osób wyjechała. A to jest dopiero godzina 9. No ale to jest bardzo blisko do sklepu, więc można skoczyć. No nie było takie łatwe, proste i oczywiste kupić wszystko, co bym chciał. Bo co ciekawe, akurat w tym sklepie, w innych się to raczej nie zdarza, ale w tym sklepie na przykład nie mieli w ogóle wędlin paczkowanych, tylko krojone, tak jak pani pokroiła plasterki. To myślałem, że takie no grubości 2 mm, 3, takie niezłe, porządne. No ale coś tam kupiłem. Serek Almette, trochę wędliny i chleb, więc wystarczy, pomidorki mamy. No ale najważniejsze mamy dla pieska. Ciekawe, czy jeszcze dziś będzie. Dobra, trzeba się robić śniadanie. No to przyjechaliśmy do kopalni soli w Kaczyka, w której pracowali polscy górnicy. I jechaliśmy po drodze, bo nie? Strzałka na Dom Polski. Podjedziemy, zobaczymy, tylko było mocno pod górę, więc zobaczymy. Tak? Tak. Jest pani zadowolona? Tak. Tylko 5 km jechaliśmy. Co? Tylko 5 km jechaliśmy. No nie jest super. Dobra. Tu mamy historię kopalni. I oczywiście po polsku. Zostanie wsi Kaczyka, datuje się w dokumentach, przekazuje się nazwę budynku. Swoją nazwę zawdzięcza ona czym budą Kaczek. Widziałeś na schodów? 150. To idziemy. I 10 stopni, dobrze, że kupiliśmy. To może pójdziemy przed nimi. I przed nimi, i przed nimi. Tak. Kotku, ja powinien iść przed tobą, żebyś mogła spać na mnie, jakby co. Słyszysz? Tak, tak. Ale uważaj, bo są mokre te schody i śliskie za chwilę. Co, dlaczego od rana wymyśliłem tą atrakcję, po co? No wiesz, w ramach sportu jest, naprawdę chcesz tam iść. Tak. I jeszcze trzeba było za to 3 dychy zapłacić. W ramach sportu? Jak sport? No tak. Ćwiczeń poranek. A, bo ty wtedy łatwiej wjeżdżasz się w trasę, tak? No jest kawałek, jest. Kaplica Świętej Barbary, 29 metrów pod ziemią. Kaplica została wykuta ręcznie. Ołtarz Krzyża Jambona znajduje się w kaplicy, wykuto w soli. Co roku 4 grudnia, Dzień Świętej Barbary, w kaplicy zostaje odprawiana msza ekumeniczna dla górników i ich rodzin. Widzisz? Dobra, idziemy niżej, chodź. Drewniane schody, śliskie, trzeba uważać. 150 schodów chyba więcej. Policzę w górę, wiesz? No i co, tu możemy pewnie obserwować, jak to wszystko jest wzmocnione. Ale naprawdę śmierdzi, nie? Tylko czym? Parafina. Parafina? Kolejny ołtarzyk. Adam i Ewa? No tak. Jak idziemy tym korytarzem, nie boisz, że to może się zawalić? Nie. Naprawdę nie? Nie, bo jestem odważna dziewczyna. No właściwie to trzeba mieć gigantycznego pecha, żeby być w kopalni soli, zwiedzać ją i nie wiem, nadchodzić trzęsienie ziemi i się coś zawala.
Życiowy pech. Ach, ja myślę, że jeszcze mamy wiele do zrobienia, także nie wiem. Tak? Mhm. No, to idziemy odważnie. Tutaj jakaś salanka ociekowa, czy co? Nie wiem, nie mam pojęcia. No nie wygląda jak basen, nie? Hotelowy. Ty, tu można się pogubić, zobacz, tam jest drugi korytarz. A chodź tam dokończymy, co? I tak chyba tędy się wraca. Tylko po co oni ciągnęli z tej Polski tych ludzi po to, żeby wydobywali tutaj tą swoich? Kochają Polaków. Nie, ale tak poważnie, to wiesz co, myślę sobie, że 200 lat temu, to było tam ponad 200 lat temu, 230 prawie lat temu. Myślę, że technologia wydobywania, no nie tylko soli, pewnie schodzenia pod ziemię, była na tyle innowacyjna, jak teraz mikroprocesory. Czyli, że nasi byli bardziej do przodu. No, nas górnictwo zawsze było do przodu, nie? To już teraz wiem, dlaczego oni nas tak lubią i tak goszczą, jak tutaj jesteśmy. Czemu? Wdzięczni są nam za tą pomoc przed 200 lat. Myślę, że przyjechaliśmy tutaj zarobić też, więc tak jak wiesz. No trochę kilometrów jest tutaj pod tą ziemią, żeby sobie pochodzić. Nie powiem. Normalnie obiecuję, że policzę te schody. W życiu nie jest 150. Jakieś dzieci tam hałasują. Robiło wrażenie, jakby coś się waliło, ale generalnie dla mnie nie do wiary. Ja wiem, że w Wieliczce na dole jest sala bankietowa, ale tutaj uwaga. Orlik. Ty, no ja nie wierzę, nie? Orlik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A tu dotarliśmy, nie wiem, no mi się tak wydaje, że to wygląda jak sala balowa. Wesela, studniówki. Sama? No przecież nie widziałaś, bo ogłoszenie było. Chcesz wynająć? Stówka za osobę. Chcesz wynająć? Na studniówkę już za późno. O, proszę. Jezioro Solanki. Sala balowa. 42 metry pod ziemią. Głębokość sztucznego jeziora waha się od 1,5 do 2,5 metra. Tak. Wymiary sali balowej 24 na 12 na 6. Dawniej znajdowała się tu łódź, którą wypłynęli po jeziorze goście uczestniczące w balach. Również młode pary zawierające związek małżeński pływały na łodzi. Ty mi nic nie wierzysz, no. Dobra. Oszukali nas. Weszliśmy, chodź. Ale schodów jest 192 do pierwszej dużej komnaty, plus 65 na sam dół, gdzie jest boisko, czyli 202. Ej, 252. Kotku, chcesz lada? Nie. Nie? A ty? Ja tu nie chcesz lada, bo na pół mi zerwa. Aha, nie. No i co? Nawet przy kopalni soli. Pani idzie na zakupy. Zatrzymaliśmy się jeszcze w Kaczykach pod strzałką Dom Polski. Idziemy zobaczyć pod górkę. Proszę, strzałeczka jest. Także zobaczymy. Witamy. Myślisz, że to jest Dom Polski? Myślę, że tak. Są jakieś tablice, wlepki. Na Polska chyba. No cały dom jest biało-czerwony, jakbyś nie zauważyła, kochanie. No, jesteśmy tu. Nawet jest jakaś wiata biesiadna. No kotek, no sorry, ale trzeba zejść po wlepkę. Nie ma opcji w ogóle. Ja wiem, oczywiście ja będę musiał zejść. Kotku, facet ma większe prawdopodobieństwo zawału niż kobieta. Może ty zejdziesz. Ale ty jesteś bardziej wysportowany. Patrz. I dobre, chodźcie zobaczyć, chodźcie. Jak szukacie noclegu, to dzwoń do pani Krystyny. Numer telefonu. Pokazujemy numer telefonu, gdyby ktoś chciał wcześniej zadzwonić do pani Krystyny. Ale co, jest też ona ładnie napisana. I zobaczcie, jak gdzie. Super wszystko rozpisane. Tak. Droga szotrowana. Otwórz bramę. Dom Jar Cygański. Basen. Kościół, basen. Wszystko. Pięknie.
Nie ma dzisiaj pani Krystyny. Ale jakby co, to dzwońcie. To co, idę po wlepkę. Gdzie są? Trzymaj. W torebeczce. Gdzie? Obiecujesz, że od dzisiaj będziesz brała za każdym razem? Biorę za każdym razem. Obiecujesz? Może być. Ja cię kręcę, poszedł bez marudzenia nawet. Niebywałe. Nie wierzę. Nie chciało mu się wchodzić pod górkę, odpalił maszynę, pewnie będzie wjeżdżał motocyklem. Co za leń. No oczywiście, miałam rację. Leniuszku, od razu wiedziałam, że wpadniesz na ten pomysł, jak tylko usłyszałam, że odpalasz maszynę. Przecież nie będę chodził tak wysoko. No to czyń powinność. Wiesz co, trzeba by to przeczyścić najpierw. Masz coś, jakąś chusteczkę? Tak, oczywiście. Noszę w kieszeni. Wiesz co, damy noszą. Damy noszą szminkę do pomalowania ust. Myślisz, że tu? Ja myślałam, że tak bardziej widocznym. To jest mało widoczne? No myślałam, że tu. Gdzie? Słuchaj, pokaż mi tę kamerę. Czy ona musi nawet mówić mi, gdzie mam wlepić wlepkę? No, możesz wlepić, gdzie chcesz. No, wlepiaj, gdzie chcesz. Proszę bardzo. No teraz to już wiadomo, proszę, że muszę to wlepić. Wlepiaj, gdzie chcesz, ale tam będzie lepiej. Chcę ci powiedzieć, że tu już dawno nikogo nie było. Zobacz to, jakie tu są lata. 2011, 2013, 2010, a takich świeżych nie ma w ogóle. Flaga z 2012, mecenas i Jarek. A ja ci chcę powiedzieć, że na dole stoi Opel Astra na polskich blachach. No tu jest 16, co ty gadasz? Hej. No to jest najwcze... No, a to 16, mam 21. Masz 5 lat. To będzie, niech wysyła fotkę, a my pozdrawiamy panią Krystynę. Zapraszamy was do subskrybowania. Dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o pojawiających się nowych filmach na kanale. No dobrze, Dom Polski odwiedzony, jedziemy do następnej polskiej wsi. Nowy Soloniec, albo Sołoniec. No. Dobra, ale kotek, ruchy. Dawaj. Piąty dzień i ani jednej wlepki jeszcze. No to prawda. Rozdaliśmy kilka, ale nie mamy żadnych. Ale jedźmy, bo to już piątek, no, a my tak, tyle do zwiedzenia jeszcze. Nie skipaj się, jedziesz. Dalej. Nie zdążymy wszystkich punktów na mapie odhaczyć. Już, ubieraj ten test. Raz. Mamy już za sobą zwiedzanie wsi i kopalni Kaczyka, ale chcielibyśmy wam przytoczyć jeszcze krótką historię zarówno wsi, jak i kopalni. Powstanie wsi Kaczyka datuje się w dokumentach przy końcu XVIII wieku. Swoją nazwę zawdzięcza ona licznym stadom kaczek, które niegdyś gnieździły się na pobliskich bagnach. W 1776 roku Bukowina znajdowała się pod władzą austriacką. Aby nie sprowadzać soli z Mołdawii, to w 1783 ruszyły poszukiwania soli właśnie w Bukowinie, w miejscach, gdzie występowały takie źródła. Kilka lat później, bo w 1788 roku, co ciekawe, z Bochni i Wieliczki sprowadzono do Kaczyki 20 polskich rodzin i 4 rodziny ukraińskie, które tutaj osiedliły się i pracowały przy powstaniu kopalni. W 1791 rozpoczęto pracę w kopalni soli Kaczyka. Najstarszym szybem jest szyb Ferdynand. Początkowo do wnętrza kopalni docierano po drabinach, bądź zjeżdżano w plecionym koszu przywiązanym liną do kieratu. Ale już w 1803 na wszystkie 3 poziomy wiodły szerokie stopnie. Obecnie możecie zwiedzać poziom 1 i 2
natomiast poziom trzeci służy cały czas do wydobywania soli. Trasa turystyczna ma 500 metrów długości i rozpoczyna się od kaplicy Świętej Barbary, do której schodzi się po 150 schodach. Warto ubrać się ciepło, bo temperatura sięga około 10 stopni. No to jesteśmy w centrum chyba wsi Nowy Soloniec, bo proszę bardzo, pomnik. Troska i wola. Przeczytaj. Troska i wola prezydentów Rumunii i Polski. No. Odnowiono i zmodernizowano drogę Kaczyka Nowy Soloniec. Mamy flagę polską i Rumunii. Proszę bardzo. Szkoda, że nikt nie widzi, że mamy flagę polską, nie powiedzmy. No może akurat wiesz, w tej chwili nie wiem. Wszystkie starsze osoby, które jeszcze pamiętają Polskę, no nie wiem, są w domach, akurat nie mieszkają w tym miejscu. Ale już mamy plan, bo jedziemy jeszcze do ostatniej wsi polskiej na tej trasie i tak doszliśmy do wniosku, że jak nikogo nie będzie tak jak tutaj, to podjedziemy koło kościoła i cmentarza. Tam jest największe prawdopodobieństwo, że kogoś spotkamy, przynajmniej kogoś, kto pamięta Polskę. Tak, starsze osoby. Tak, starsze osoby. Może faktycznie ta babcia mówiła, dzień dobry, może się często nie cofnąć. No to może się cofniemy, jak będziemy wracać, bo i tak tędy trzeba wrócić. Tak? Jeszcze tutaj tablica ogłoszeń, rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Po polsku i po rumuńsku. Znaczy, no bo tam muszą tu Polacy mieszkać. Chciałbyś tu mieszkać? Nie. Ja bym się tu zanudził po prostu, dlatego nie chciałbym tu mieszkać. No, ale generalnie teren piękny, góry, lasy, czyste środowisko, no co więcej chcieć, nie? Can we stay here for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the calm. When you smile at me, I slowly begin to realize that you are the one. Chwila przerwy na trasie. Mamy kolejny malowany monastyr w humor. I XVI, XVII wiek też wpisany na listę UNESCO. A nie chcesz wejść? Nie? Co? No jak chcesz? Co? Chcesz... Monastyr, powiedzmy, że zwiedzony. Ale Aguś tutaj... Nie no, dopiero ma... teraz zaczyna się zwiedzanie pełną gębą. Aguś ma teraz tutaj dużo bardziej atrakcyjne chyba miejsca do zwiedzania. Tak, natomiast śmieszne rzeczy. Mamy wrażenie, że ktoś jakimś cudem podprowadził nam listę punktów do zwiedzania. Trzeci dzień z rzędu spotykamy motocyklistę, która podąża naszymi śladami. No powiedzmy, wymieniamy się. Raz on jest przed nami, raz my jesteśmy przed nim. Natomiast jeździ na Afryce, właśnie się wymieniliśmy zdjęciami. Pokażemy wam jego zdjęcie. No ale rzeczywiście bardzo duży zbieg okoliczności, bo od samej Sapanty, umówmy się, to nie jest jakoś bardzo blisko. I teraz dzisiaj go znowu spotkaliśmy. Co? Bukowina? No myślę, że taki jeden ogólny z Bukowiny jak najbardziej. Taki może być? Taki może być. Without mercy.
dobrze, stanęliśmy, żeby trochę odpocząć. Pani od kulinariów może coś powie, co my tu mamy? No, to jest mama łyga. To jest coś, co u nich chyba je, zamiast ziemniaków na przykład. Jakaś taka mała kasza kukurydziana. Sprawdzimy później, ale na pewno się nazywa właśnie mama łyga. No, ser, różnego rodzaju mięsa, średnie to. Ser trochę jako sypek. No. Mięsa też szału nie robią, ale to nie chodzi o kuchnię rumuńską, tylko o tę knajpę. Jak już czekaliśmy tyle czasu na kawę, nie? To już tak, ale mam zupę fasolową i jest okej. Dobra. No, mam łagę, trzeba było spróbować, będąc w... No, koniecznie. Okay. Bo to takie inne, u nas się tego nie je. Dobra. Cywilnych, więc wniosek oczywisty, skończyliśmy jazdę na dzisiaj. Jest godzina 21 prawie, ale dojechaliśmy tutaj 19.50 z drobnymi zakupami po drodze. To bardzo wcześnie. Nie, no dzisiaj akurat późno, ale się zdawaliśmy sobie sprawę z tego, bo przeoczyliśmy jedno fajne miejsce widokowe, liczyliśmy, że będzie jeszcze inne. Ale było na tyle ładne, że zawróciliśmy 20 minut do tego miejsca, czyli łącznie 40. Ale można było tam spać. Tak, i trochę żałujemy, że wcześniej kliknęliśmy... Byłoby dużo lepiej niż to. Tak, że wcześniej kliknęliśmy kwaterkę, bo wrzucimy gdzieś tutaj lokalizację świetnego miejsca z widokiem na jezioro Bizacz.
gdzie można, gdzie można spokojnie spać na dziko. Nie? Obudzić się w takim miejscu, to wow. Tak. No, nauczka na kolejne dni, nie rezerwować za wcześnie. To jest nauczka numer jeden, nauczka numer dwa. Jak jest fajne miejsce, szukać się jak najbliżej nawrotki. Tak. Tak, natomiast no, na jutro to nie jest, to nie będzie dobra rada nie szukać za wcześnie miejsca do spania, bo jutro ewidentnie planujemy na wieczór, na popołudnie. I teraz zabijcie mnie, mogę to zupełnie źle powiedzieć, Sinisoara lub jakoś tak. Ale wcześniej troszeczkę jazdy, obiecałem Aguś, że jutro będzie o 15:00. 16:00 to już max. W pokoju kąpała się, żeby pójść na miasto w sukience. Zobaczymy jutro. No, zobaczyć. Jeszcze musisz pogodę zapewnić. Ale. Dzisiaj był super dzień. Dzisiaj był zajebisty dzień. Zaczął się od małych polskich wiosek, od offroadu, a potem to już było tylko coraz lepiej. Były zawijance, były serpentynki, były zakręty. Oj, bardzo intensywny dzień, ale bardzo fajny. Na pewno możemy polecić bez dwóch zdań. Jeżeli jedziecie z północy na południe wzdłuż jeziora Bizacz, to polecamy trasę zachodnią, a nie tą najczęściej użytkowaną wschodnią wzdłuż tego jeziora o oznaczeniu 155 chyba F. No jest, i ten wyjazd, gdzie ten wąwóz. Jest boska, rewelacyjna, tak. Potem dojeżdżamy oczywiście do Tamy. Tam nie ma nic. Jak ktoś planuje przy Tamie zrobić sobie zdjęcia, to proszę bardzo, ale nam się w ogóle nie podobało. Jeżdżcie, nie? Przy Tamie. No i później przejeżdżamy przez miasteczko i wjeżdżamy w wąwóz Bizacz, który jest naprawdę bardzo ładny, ciekawy. Jedyny minus jest taki, no jest tam duży ruch, nie? Tam nawet tiry jeżdżą. No, daliśmy radę. Nie, ale wiesz co, ja mówię w sensie takim, że kontrast do tej trasy 155F. Ta. No to przepaść. Tam jedziecie przez Park Narodowy, przepiękną dróżką z bardzo małym ruchem kołowym. No tutaj jednak lecicie ze sporym ruchem, ale te ściany 200-300 metrowe robią wrażenie, nie? Tak. A, jeszcze jeden punkt programu. Musimy trochę ponarzekać każdego dnia. Czerwone Jezioro. Czerwone Jezioro. Dla nas zupełnie, nawet wiecie co, nie nakręciliśmy tam minuty materiału. Bo tak podjechaliśmy do barierki, spojrzeliśmy. No ale, festyn. Ale widzieliśmy. No tak, ale festyn, budy i nieciekawie kolorystycznie widoczne jezioro w dole, tak. W lesie. No, po prostu nam się w dupkach poprzewracało, widzieliśmy już tyle fantastycznych miejsc, że to nie robi, że niektóre po prostu już nie robią na nas wrażenia. No i tyle, ale odhaczyliśmy jako punkt, przejechaliśmy, zobaczyliśmy i tyle. Natomiast nie ma nic bardziej fantastycznego niż wrócić po całym dniu na motocyklu. Nie wiem, co chcę powiedzieć. Wypić sobie zimne piwko w atmosferze, winko. Kotku, jeszcze zabierzesz mnie na pewno do restauracji na super kolację. Możemy iść tutaj, na rogu widziałem, nie pamiętam jak się nazywało, ale było bardzo dużo lokalesów, mocno podchmielonych, nic nikomu nie ujmując, mało umytych, prosto z roboty przyszli i tam siedzieli. A tam chcesz nabrać? A tu nie ma nic innego. No ale on to widzisz, jak zadbałeś o to. Ja zadbałem jutro. No, zobaczysz. Będziesz całować rączki. Opluła mnie. No dobrze. No coś to jeszcze? Tak, dzisiaj kończymy dzień. Nie. A teraz będziemy zgrywać materiał z całego dnia. Tak. Pa! Dzień dobry. Przywitaj się. Dzień dobry. W końcu może po rumuńsku by wypadało. Tak? Aha. Pamiętam, że było trudno jakoś. Polski język też nie jest łatwy. Spróbujemy. Można się trochę wysilić. Dostaliśmy od pani Kartacza kawałek. Kawkę mamy, śniadanko i lecimy. Dzisiaj fajna trasa, prawdopodobnie 138. Mocna. Zwiedzanie dwóch punktów, a finito Sinisoara. Mamy fajną hostelik w
samym centrum. Więc dzisiaj będzie... Na bogato. No nie na bogato, bo cena jest taka sama jak tu, natomiast będzie dzisiaj dla pani mało jazdy, dużo zwiedzania, sklepików, shoppingu. Przecież ja lubię jeździć. Ja wiem, wiem. Ale chciałaś mieć taki dzień, czy nie? Tak. No, to ma. Chciałam mieć cały dzień wolny. Moja droga, dzień żula będzie jak starczy nam czasu. Może być? Jak starczy nam czasu, to wrócimy do mojej siostry na imieniny. A, to też. To też. Aniu, Biniu, pozdrawiamy. Pozdrów, ładnie. Nauczka po wczorajszym dniu i nasz nowy tip, o którym musimy pamiętać. Trafiliśmy wczoraj do restauracji. Byliśmy bardzo głodni. Zajechaliśmy ale bardzo, bardzo. Bardzo, to jest bardzo ważne, bo od bardzo, bardzo dużo boli głowa. Tak. Więc jak już bolała głowa, to zajechaliśmy do pierwszej restauracji, którą napotkaliśmy. Która wyglądała tak sobie. Nawet nie patrzyliśmy, co ludzie mają na talerzach. Co było błędem. Co często robimy. No i coś tam zjedliśmy, ale było to na tyle kiepskie, że potem mieliśmy kaca moralnego, że tam w ogóle spędziliśmy czas, zjedliśmy i wydaliśmy kasę. No więc Aguś oczywiście sprytna podróżniczka wymyśliła, co? Zróbmy sobie kanapkę, tak awaryjnie. Gdybyśmy jej nawet nie zjedli, chcę pokazać, gdybyśmy jej nawet nie zjedli, to zawsze znajdzie się jakiś piesek, który by można podarować. Szczególnie w Rumunii. Natomiast jeżeli będziemy bardzo głodni, a knajpy dobrej nie będzie, a będą kiepskie, to już lepiej zjeść taką kolorową kanapeczkę, niż właśnie jakieś niedobre żarcie, po którym się i niedobrze czujemy psychicznie i fizycznie. Się włamamy. No to się stało, że od nowa się uruchomiło, no ale mam nadzieję, że tam to się nagrało. Ale w razie w mamy dla kotka, pieska i żyrafy, jakbyśmy spotkali na trasie.